A teraz będę mówił do tych wszystkich, którzy nie mają czasu studiować etyki. Uwaga, będę do was mówił. Jeżeli masz wyrzut sumienia, że coś zrobiłeś niewłaściwego w swoim życiu i męczą cię twoje wyrzuty sumienia, to nie znaczy, że masz zmienić swoją przeszłość. Jeżeli cię męczą wyrzuty sumienia, to znaczy nie, że ty popełniłeś jakiś ten kardynalny grzech czy błąd śmiertelny lub odwrotnie. To znaczy coś zupełnie innego. To znaczy, że najwyższa pora, żebyś zmienił swoją moralność. Bo jeżeli męczą cię wyrzuty sumienia, to znaczy, że twoja moralność nie pasuje do ciebie. Ponieważ wyrzuty sumienia są wynikiem moralności. I dlatego jak masz wyrzuty sumienia, to znaczy, że twoja moralność jest chora. Uważaj, posłuchaj, co mówię. Jeżeli masz wyrzuty sumienia, to znaczy, że twoja moralność nie jest dla ciebie dobra. Zmień moralność, a nie wyrzuty sumienia. Zupełnie co innego, jeżeli się czegoś wstydzisz. Jeżeli się czegoś wstydzisz, to znaczy, że zachowałeś się w sposób niegodny, niewłaściwy człowiekowi. I napraw to możliwie szybko. Najlepiej dużym bukietem róż i bombonierką, jeżeli to jest mały wstyd. Bo jeżeli to jest większy wstyd, rozwiązaniem może być coś innego.